Widziałem, że Corin Tilly wyszła, ale nie chciała nic mówić. Chyba załatwiona, czy wręcz przeciwnie? W domu za rądko o imieniu Sara. Jest wyjątkowo złośliwa. Zostawiłem ją w spokoju, ale powinieneś o niej wiedzieć. Dziękuję za szczerość. A nie pozbyłbyś się tego stworzenia? Sam sobie możesz poradzić. Liczę, że napalisz w piecu łopianem. Bożątka nie cierpią łopianowego dymu. Z pewnością ucieknie. Nie będę wdawał się w wojny z potworami. Srał pies, Bożątko i ten dom. Sprzedam go jakiemuś frajerowi. Prawda jest taka, że już jesteśmy zależni od czarnych. Ekonomicznie. Znowu ty? Nie masz dość? Siniaki na życie już ci przekwitły? Nie gadaj tyle, tylko stawaj, mówię. Tym razem ja górą będę. Myślisz, że co? Ćwiczyłem starczą i kukłą z paku. Bacz na to i zważ, żem cię ostrzegał. I zważam. Pokaż, co potrafisz. Co? Przeszła ci ochota? Siakrę. Wystarczy ci już? Tak, ale następnym razem? Wracaj do panny Jagódki w kabanich podskokach, zanim zmienię zdanie i porachuję ci kości. No już. No, jeszcze się spotkamy. Wszelki duch wieczny odzyskaj. Westrofel. O!
Czego ode mnie chcesz? Jestem Rostan Muggs i potrzebuję pomocy w ważnej sprawie. Co to za ważna sprawa? Przybyłem tu Teresa. Niestety po drugiej stronie rzeki, na końcu mostu, zostałem napadnięty. Zdzieliłem rabusia w łeb butelką zacnego krasnoludzkiego trunku. Kwat częściowo się powiódł. Powiesz mi wreszcie, o co chodzi? Krótko i zwięźle. Złodziej uciekł z moimi dokumentami. Bardzo ważnymi dokumentami. Uciskałem. Darmo ci nie pomogę. A to ja wiem. Jak światem, wiedźmin za darmo palcem nie kiwnął. W podeszwach butów ukryłem garść koron. Dam ci je w zamian za dokumenty. Zobaczę, co da się zrobić. To może być moja ostatnia nadzieja, jeśli mu się nie uda. O! Bydlak! Elfia krew, co? Podejrzanie wyglądasz przy tym. Nic tak... Ludzki samogon. O, jest też butelka. Muggs został zaatakowany w tym miejscu. Zachowuj się, wiedźminie. Pocałuj ta w dupę wójta! Moja mamusia was pozdrawia! Oddaj dokumenty, złodzieju. Ja złodziejem? Przecież uczciwie wygrałem je w karty. Muggs stwierdzi, że został napadnięty. Przegrał! Zażądał dokumentów z powrotem, a gdy odmówiłem, zdzielił mnie butelką w łeb. Ledwie tutaj uciekłem. Ile chcesz za te dokumenty? Ja tam czytać nie umiem, ale widzę pieczęcie i wiem, że to nie byle co. Nie sprzedam ich pierwszemu lepszemu. Musisz mi oddać te dokumenty. Tak, bez względu. Szkoda gadać. Witaj w Siedmiu Kotach, najfartowniejszej gospodzie w mieście. Mawiają, że nawet kac po naszym winie przynosi szczęście.
Chciałbym zagrać z tobą w karty. Konkretnie w gwinta. Witaj w siedmiu kotach! Mawiają, że nawet kac po naszym... To co dzisiaj macie w karcie?
Bywaj. Oj, z czego mi dupy zawracasz? Nie zawracaj mnie dupy. Au! Widzisz, jak żyjemy? My and Seed? Jedźmin, jak on żyje? Kysweks? Esken mea bedet ars. Tu nie ma potworów, jeno ludzie. Lekko duże siobiak? Tacy jak ty, to tylko choroby przenoszą. A te śliwe pod okiem to... Ejże, nie dotyka mnie! Będę miał na ciebie baczenie biało. Ostrzegam cię. No i? Znalazłem rabusia, który zabrał twoje dokumenty. Nie może być. W takim razie chodźmy do niego. Przyciśniesz go, a ja wezmę co moje. Spokojnie, ten człowiek twierdzi, że nie napadł na ciebie. Mówi, że przegrałeś dokumenty w karty. Bezczelny typ. Ale ciotka Rosalia zawsze powtarzała, że kłamstwo ma krótkie nogi. Dokumenty należą do mojego pryncypała. To akt własności kamienicy w Wengerbergu. Trochę mnie poniosło, napiłem się i faktycznie przegrałem je w karty. A rozbiłeś butelkę na głowie zwycięzcy. A co miałem robić, skoro nie chciał ich oddać po dobroci? Potem ta szuja wyciągnęła broń i uciekłem. Na komuś nie mam po co wracać do domu. Masz i płać. A pewnie, że zapłacę. Nie inaczej. Dam ci wszystko, co mi zostało. Ale ty jesteś brzydki. O! Jakbyś cebulę z olejem zajadał, to byś wybladły nie był. Wieczny ogień z tobą. Czego? He? W życiu tyle obcych dalej. Teraz czas na wyjaśnienia. Dlaczego za w tym wszystkim chodzi? Wolisz krótką czy długą wersję?
chcę długą wersję. Kiedyś miałem przyjaciela. Nazywał się Aiden. Ty miałeś przyjaciela? Bardzo kurwa śmieszne. Poznaliśmy się, gdy wziąłem zlecenie na odczarowanie monstrum Zelander. Aiden wziął zlecenie na jego zabicie. Był wiedźminem ze szkoły Kota. Z tego, co pamiętam, monstrum zostało w końcu pokonane. Tak, gdy wypruło flaki z mojego zleceniodawcy, została tylko jedna opcja. Jakoś dogadałem się z Aidenem, połączyliśmy siły, a zapłatą podzieliliśmy się po połowie. Potem pracowaliśmy wspólnie wiele razy. To był najlepszy człowiek, jakiego spotkałem. Wiesz, że cię lubi, ale nie dorastasz mu dopiero. I co się z nim stało? Jakiś czas temu Aiden przyjął zlecenie na odczarowanie książęcej córki. W grę wchodziła polityka, no i niechęć do szkoły Kota. Zapracowali sobie na nienawiść. W gruncie rzeczy stali się najemnymi zabójcami. Aiden taki nie był. W każdym razie na dworze księcia znaleźli się tacy, którzy woleliby, żeby nie doszło do odczarowania pierworodnych. Banda wyszkolonych zabójców zaskoczyła Aidena i go zamordowała. Wśród nich był nasz nadzorca. A Bertrand Tauler? Dowodził zabójca. I to on zadał śmiertelny cios. Przykro mi z powodu twojego przyjaciela. Nie potrzebuję współczucia, tylko twojej pomocy. Musimy rozmówić się z Wien. Pewnie wypiła już dostatecznie dużo. Chodź. Wien? Czego chcecie? Chcemy zobaczyć się z Bertramem Taulerem. A czemu miałabym wam pomóc? Mojemu przyjacielowi bardzo na tym zależy. A co ja będę z tego miała? Na początek zapłacę za twoje piwo, a potem zobaczymy, jak cenne są twoje informacje. Należałam do Hansa Taulera. Wypadłam z obiegu i nie wiem, gdzie go szukać. A poza tym, on już nie trzyma z dawnymi kamratami. Na mieście mówią, że się zmienił. Tak słyszałam. Powiedziałeś, że Tauler się zmienił. Co miałeś na myśli? Zerwał wszystkie stare znajomości. Przestał zajmować się drobnymi zabójstwami. Zaszył się w jakiejś mysiej... Jak go znam, to teraz pewnie szykuje coś dużego. Kto jeszcze należał do bandy Taulera? Prócz mnie? Selize, Hammond i Lund. Ale oni rozeszli się na wszystkie strony świata. Selize do Tretogoru, Hammond na Skellige, a Lund... Lund nie żyje. Trafiła kosa na kamień. No to musicie gadać z Mondem lub Selize. A ty? Jaka jest twoja historia? Moje komando zostało rozbite, więc przyłączyłam się do Taulera. Nigdy nie traktowali mnie jak równej sobie. Ze 100 kroków trafiałam z łuku wróble, lecz dla Taulera nie byłam dosyć dobra. Zawsze wolał te pizdy Selize. Uczestniczyłaś w zamordowaniu Wiedźmina Aidena? Może nie pamiętam. Potrzebujemy informacji o Hammondzie. Kiedyś był prawą ręką Taulera. Gdy Hansa się rozpadła, wrócił na Faroe, skąd pochodzi. Teraz jest piratem. Nawet Jarlowie muszą traktować go z szacunkiem. Gdzie znajdziemy tę Selize?
Powiodło się jej. Prowadzi burdel w Tretogorze. Taki dla bogaczy. Dziwki wyciągają z nich informacje, a ona nim... Jak się nazywa ten burdel? Czarna Livia. Selize zawsze miała zły gust. Jesteś zadowolony? Jeśli ona nic nie wie, musimy pogadać z Hammondem i Selize. Nie szukajcie Taulera. Jeśli zorientuje się, że depczecie mu po piętach, zabije was bez mrugnięcia okiem. Zobaczymy. Zaś co do ciebie. Nie, Lambert. Rację. Lepiej ją tak zostawić. A moje pieniądze? Skurwysyny. Musisz mi pomóc, Geralt. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Pójdź na Skellige i przyciśnij Hammonda. Ja pojadę do Tretogoru i spotkam się z Selize. Pogadaj. Nie. To jedna z tych poważnych sytuacji, kiedy nie zadajesz zbędnych pytań, tylko pomagasz przyjacielowi. Gdzie spotkamy się po powrocie? W karczmie nigdzie. Rusz w drogę. Powodzenia. A co to takiego? Jestem Wiedźminem! Adzia!